bez sensu. Przecież z góry mam wiem, tu ustawioną gdzie... walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Spodziewałam się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co, dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne. I tak oto powstał. Jeden człowiek w dwóch ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. Naprawdę wszystko robicie razem? W łóżku też? Mam wspólną dziewczynę dla obu ciał, jeśli o to pytasz. I dzielę się nią po równi. Czyli co? Jeden ją ma od pasa w górę, a drugi od pasa w dół? Nie, kretynko. Jedno ciało umawia się z nią od poniedziałku do środy, a drugie od środy do niedzieli. Okej, zgoda. Ale w takim razie podbijam stawkę. Logiczne. Nie widzę przeszkód. To jak? Możemy zaczynać? Niech wygra najlepszy. Oj! Zgadzasz się z braciszkiem, czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? Masz twoje pieniądze. Ładna sumka. Nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Przestań gadać sam do siebie! Słuchajcie, tak z ciekawości, jesteście w stanie czytać nawzajem swoje myśli? No raczej. Przecież jestem tą samą osobą. Gdyby było inaczej, leczyłbym się na schizofrenię. Niesamowite. Kariery bokserskiej wam nie wróży, ale za to w cyrku. Dajmy już spokój, co? Ej, a rąk też wam nie pozamieniali? Bo biliście się tak, jakby wszystkie były lewe. Wypierdalaj!